Dzień dobry. Cieszę się, że tu jesteś, bo to oznacza, że jesteś mamą, która chce lepiej zarządzać swoim czasem i doświadczyć bycia jeszcze bardziej skuteczną w swoim życiu. A skuteczność w mojej głowie jest związana z poczuciem własnej wartości i z poczuciem pewności siebie, ponieważ kiedy jesteś bardziej skuteczna, możesz bardziej sobie zaufać, że realizujesz swoje cele i czujesz się pewniejsza sama ze sobą. Nazywam się Asia Baranowska, jestem coachem mam na własnych zasadach i przez te 4 lata, kiedy pracuję z mamami, pracuję w domu, a wychowuję dzieci, wypracowałam sobie swoje bardzo skuteczne sposoby na zarządzanie czasem, ale nie jestem też ekspertem w zarządzaniu czasem, natomiast słyszę tyle historii, w których mamy mówią, że chcą bardziej zarządzać czasem i frustrują się, jeśli im to nie wychodzi z powodu różnych losowych sytuacji. Więc zupełnie rezygnują z zarządzania czasem. I to się kończy jeszcze większą frustracją. Dzisiaj chcę Cię zaprosić na webinar Zarządzanie czasem dla mam, do którego zaprosiłam prawdziwą ekspertkę do zarządzania czasem dla kobiet. Jest nią Ola Budzyńska, która jest także mamą 2 chłopców. I no cóż, jeśli jeszcze o niej nie usłyszałaś, to jest najwyższa pora, żeby dowiedzieć się, kim ona jest, ponieważ nie dość, że jest przykładem świetnego zorganizowania w życiu osobistym, to także uczy inne kobiety, setki kobiet zarządzania czasem. Dlaczego zaprosiłam ją na webinar mamowy? Dlatego, bo chciałam, żeby nam opowiedziała i też ja będę dopowiadać różne sposoby zarządzania czasem, które sama stosuję przy małych dzieciach, co jej się sprawdzało przez te lata, co jej się nie sprawdzało i także będzie czas na to, żebyś Ty zadała jej swoje pytania. Więc cóż, jeśli naprawdę zależy na tym, żeby lepiej zarządzać swoim czasem, żeby być skuteczną w swoim życiu i tworzyć życie na własnych zasadach, co ja często mówię, to zapraszam Cię na ten webinar, zapisz się, zostaw swojego maila i na pewno dostaniesz przypomnienie, linka do webinaru. A na webinarze także porozmawiamy o programie Zorganizuj się w 21 dni i będę pytała Olę o to, na ile ten program jest dobry dla mam, bo mam takie przekonanie, że z jednej strony potrzebujemy tych wszystkich technik, a z drugiej strony jest nam je strasznie trudno wprowadzić. Więc kochana, zapisuj się, słyszymy się już w czwartek, 15 września o 21 i widzimy także, przygotuj sobie trudne pytania i obie będziemy starały Ci się odpowiedzieć na te pytania. Do zobaczenia, kochana. Pa!